Boże, my jesteśmy nieuczesani, nie wyjściowe. Jest rano, może dlatego, że jest 10 w sobotę. Tak, jest. Dla nas jest to środek nocy. Jest strasznie wcześnie dla nas, ale musiałyśmy dzisiaj wcześnie wstać, bo po pierwsze chcemy nagrać odcinek dla was, a po drugie musimy jechać do marketów budowlanych. Dzisiaj będzie bardzo ciekawy dzień, słuchajcie, bo jedziemy kafelki oglądać i wybierać. Masakra. I to będzie bardzo ciekawy dzień. Jeżeli się nie pozabijamy, to będzie dobrze. No i jak wrócimy, to możemy nie mieć siły na nagrywanie odcinka, tak, więc dlatego zaczynamy z rana i wyglądamy jak wyglądamy. Jak codziennie. Ale rano oni nas nie widują. No racja, Dobra, słuchajcie. Dzień dobry wszystkim. Witajcie na kanale Keto Travelers. Ja mam na imię Beata, ze mną moja piękna żona Kinga. To ja, jakby ktoś pytał. A dzisiaj poniedziałkowy odcinek, czyli taki no w sumie kuchenny w zasadzie, ale nie kuchenny, taki troszkę inny, bo to jest tak. Odcinek trochę o tym, że będziemy robimy takie małe improvement jakby w naszym życiu. Próbujemy. Zobaczymy jak nam wyjdzie. Tak. Do tej pory kupowałyśmy mięsa jakie popadło, nie? Generalnie, aby było które w miarę było więcej świeże, wody niż mięsa. Tak, ale głównie z marketów. Jakoś specjalnie nie zaopatrywałyśmy się. Ewentualnie z polskiego sklepu kupowałyśmy. Tak, ale te z polskiego sklepu, no to nie wiem, czy to jest lokalne, czy... Ale tylko... na przykład chodzi o to, mi chodzi o to, że na przykład żeberka, jak tutaj kupujecie w markecie, to te żeberka to są same kości. No, fajne to jest, żeby gotować na tym zupę, ale nie żeby zrobić na przykład pieczone żeberka, które uwielbiamy obie. Tak, troszkę inaczej jest pocięte. W polskim sklepie kupujemy żeberka, w których no, tych kości prawie nie ma, a jest więcej mięsa. Tak. To do tego piłam. Długo czekałyśmy, jakby długo się nosiłam z zamiarem, żeby zamówić z jakiegoś może troszkę lepszego źródła, może bezpośrednio z farby, bardziej może organiczne. Robiliśmy już raz podejście do farmy. Tak. Byłyśmy w sklepie grass-fit, mięso i tak dalej, z wolnego wybiegu. Nie było jakiegoś dużego wyboru, tak? Nie było ani dużego wyboru, ale ani nie było grass-fit, a ceny były kosmiczne, ani więc dałyśmy sobie spokój. Nie było w sumie jakieś takie te mięso zachwycające. Nie. Bo kupiłyśmy sobie tam steki dojrzewające i one były takie... No dla mnie nie były dobre, były takie mocno tłuste i ten tłuszcz nie był zbyt świeży. Ale może dlatego, że leżał. No, jak... No tak, no niektórzy tak lubią. No generalnie to pierwsze podejście nam troszkę nie wyszło, więc się zraziłyśmy na długi czas, wróciłyśmy do mięsa marketowego. Ale mieli fajną śmietanę, tam jeszcze wspomnę, 48% tak. Słuchajcie, kupiliśmy śmietanę, czy 52% śmietana, słuchajcie, no była prawie jak masło. Tak. Więc teraz trochę znowu zmiana nawyków żywieniowych, znowu jemy troszkę mniej, więc uważam, że możemy spróbować pokusić się o trochę lepszej jakości, może trochę droższe mięso, bo nie zżeramy go po prostu 5 razy dziennie, w związku z tym nie będzie nas to jakoś budżetowo bardzo mocno kosztowało. Znalazłam na razie dwa źródła. Ja wam powiem tak, jęczała i wyjęczała w końcu. No bo wiecie, bo problem z takimi miejscami jest taki, że musisz zamówić boksa, czyli duży karton za w niektórych miejscach minimum 30, w niektórych minimum 40, a w niektórych... Sprawdzamy, czy koty nam nie uciekły. Nie wiem, nie widać, może uciekły. A w niektórych nawet minimum 50 funtów, więc jest to całkiem spory boks na kilkanaście dni, nawet może kilka tygodni w naszym wypadku. To jest okej, jeżeli macie miejsce w zamrażarce. Tak, więc my musiałyśmy opróżnić sobie najpierw zamrażarkę. No powiedzmy, że z pół roku próbowałyśmy ją opróżnić i zawsze za każdym razem jak robiłam zakupy, to zamawiałam i ta zamrażarka była pełna. Tak. Więc ostatnio no Beata znowu wróciła do tematu mięsa, znowu powiedziała, że chciałaby spróbować samych steków, tylko jeść, żeby być na prawdziwym karniworze. Właśnie jest to też związane, to pierwsze zamówienie jest też związane z takim moim postanowieniem. Chciałabym zrobić sobie taki pełen tydzień i zobaczyć, jak bardzo monotonnie mi będzie, bo że monotonnie to wiem, ale chcę spróbować przez cały tydzień Lion Diet, czyli stek posolony, woda i nic więcej. No, więc tak jak mówię, jęczała, no i w końcu machnęłam ręką, mówię, dobra, daj mi za dwa tygodnie, opróżnimy zamrażarkę. Udało się, nie mamy jakiejś wielkiej, bo mamy tam tylko 3 szuflady, ale udało się, no i stwierdziłam, dobra, to zamów, spróbujemy, tak, ja poprosiłam tylko o wołowinę do tego, żeby zrobić sobie jakiś tam gulasz, zrobię gulasz na... No, zobaczycie, co kupiłyśmy, zobaczycie, co zamówiłyśmy, pokażemy wam z jakiego miejsca i dlaczego, no i...
a jak będziemy to wyciągać, to chyba powiemy, spróbujemy wymyśleć od razu, co mniej więcej z tego zrobimy, nie? Mhm. No, tak jest. No to tyle. To zapraszamy do dalszej części po tym mega długim, 5-minutowym wstępie. Jesteśmy obie na odcinku, no tak. Więc no tak, powinni się przyzwyczaić. Tu mamy zamówienie, które zrobiłyśmy. Cenowo wyszło całkiem sporo jak na mięso, no ale spróbujemy, słuchajcie. Tak naprawdę miejsce, zobaczymy. Widzicie, że jesteście z okolicy, to jest taka lokalna hurtownia mięsa po prostu. Oni tam też na miejscu to rozbierają, w sensie tam rolnicy to przywożą, a oni to na miejscu rozbierają. Można u nich wejść i kupić, można u nich zamówić, jeżeli jesteście lokalnie, to za darmo wam to przywożą. Mają również mięsa takie z wolnego wybiegu, czyli grass fed, ale mają też różne inne mięsa. No, więc my zamówiłyśmy 3 razy po 2 piersi kaczki. Mamy 3 paczki. 2 kg steka. Steków to jest akurat Sirilion. Musiałyśmy tutaj pójść na kompromis, bo Kinga nie lubi tłustych. Ja wolę rib eye, szczerze mówiąc, bo są troszkę bardziej tłustsze. I to jest grass fed, czyli karmiony trawą. Tak. Do tego zamówiłyśmy oczywiście schabowe sobie, tak. Bo obie bardzo lubimy schabowe. Obok macie ceny oczywiście. Pork loin steaks to są po prostu takie porcje na schabowe. Tak, i 2 kg krojonej wołowiny, to ma być na tam gulasze różne. Tak. Nie wiem, czy to jest drogo, czy niedrogo. W sumie nie ma to jakiegoś super znaczenia. Ceny są dla nas akceptowalne. Tak, słuchajcie, no nie robimy tego zakupów, powiedzmy, co drugi dzień. Jak na angielskie warunki, myślę, że to jest akceptowalne, biorąc pod uwagę, że ma być to lepszej jakości. No, w markecie zawsze będzie taniej, tak? Tak. W markecie oczywiście możecie dostać, nie wiem, schabowe za 4 funty, za paczkę. No, ale będzie taniej, wiecie, tak? Się smaży, liczymy się z tym. Prawda jest taka, że jak się smaży to mięso, to tam jest więcej wody niż mięso. Ono jest pompowane po prostu. Nie? Tak, więc stwierdziłyśmy, no Beata, mówię, jęczała i wyjęczała, chciała spróbować, więc stwierdziłyśmy, że spróbujemy, zamówimy sobie i zobaczymy, czy to jest lepsze. Nie wiem, ciężko jest powiedzieć. Zobaczymy. I czego próbujemy, nie, jak wiecie, ja lubię próbować nowych rzeczy, więc czemu? Czego nie róbcie? Nie róbcie sobie, jeżeli oglądacie to z Polski, nie róbcie sobie porównań do cen Polski. Nie przeliczajcie. Ja nie wiem, jakie są ceny mięsa w Polsce, szczerze mówiąc, ale... Byliśmy już, kurde, w 1,5 roku. Ale dla własnego jakby zdrowia psychicznego nie przeliczajcie, bo może to wyjść całkiem dużo, tak? No. Tyle. No, myślę, że w Polsce mięso od farmera też nie jest tanie. Od rolnika? Nie wiem. Od rolnika. Nie wiem, nie mam pojęcia. Też mi się tak wydaje. No nie wiem. W każdym razie stwierdziłyśmy, że się z Wami podzielimy tym. Pokażemy, co przyszło, jak przyszło zapakowane i tak dalej. Przyszło to w takim opakowaniu. Przywiózł nam to pan w fartuchu. Wyglądał jak rzeźnik, słuchajcie. Tak się śmiałam, bo to ja odbierałam. Staram się znaleźć nagranie z kamery. Jak znajdziemy to tutaj wam, zobaczycie. No bardzo zabawnie to wyglądało dosyć. Zdjęłam tą folię, ponieważ to był nasz adres, a niekoniecznie byśmy chciały się nim dzielić, tak? Wiecie mniej więcej, gdzie mieszkamy i to wystarczy. Więc teraz będę wyciągać to. Przychodzi to w ten sposób, czyli mamy karton. W środku jest folia. Ja to mięso wyłożę teraz. Akurat z tej firmy, bo wiemy, że inne firmy troszkę inaczej pakują, nie? Tak, no to pokazujemy konkretną firmę. No i co my tu mamy? To jest... To są schabowe. Tu jest 1,60 kg schabowych, tak? No, są opisane, są... data pakowania, jak przechowywać niby... Do kiedy je użyć? Tak. One są gotowe, one są jakoś tak próżniowo chyba trochę zapakowane i gotowe do tego, żeby je po prostu zamrozić. W naszym wypadku my będziemy musiały to podzielić na porcje obiadowe. Tu mamy 9 kotletów, czyli będzie po 3 na obiad, czyli na przykład z tej paczki mamy 3 obiady. 3 na obiad, czyli albo po 1,5, albo 2 dla mnie, 2 dla Beaty, 2 dla Beaty, 1 dla mnie, taka prawda. Dobra. No, to tak to wygląda. Następna rzecz. Dla mnie wygląda, słuchajcie, mega smakowicie. Ja uwielbiam takie steki, które nie są zbyt tłuste, ale mają trochę tych żyłek.
To są typ mięsa, typ części Sirilion. Problem jest taki, że to miały być grass-fed, a to jest zwykły Sirilion. To też jest, ile tu jest kotletów? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Tu jest 8 kotletów. One są całkiem spore, więc myślę, że spokojnie taki stek na jedną osobę, pewnie Kinga mi odda swojego. No i może jakieś do tego jajko i to będzie dla mnie będzie obiad, nie? Taką pakę kupiłyśmy wołowiny na gulasze. To jest 2 kilo wołowiny. O, to też będzie z dobre 3 porcje. Tak, myślę, że spokojnie. Albo nawet 4. Na 3 obiady będzie taka paczka, nie? Następna rzecz to są piersi z kaczki. Piersi z kaczki. Proszę. To one są też jakoś opisane? Tak. Właśnie zrobiły wam te. One są mocno mrożone. Tak, one są zamrożone. To wygląda. One są tak zapakowane próżniowo i mrożone. Dobra? No i teoretycznie to jest wszystko, co zamówiłeś. Tak, no to steki się nie zgadzają, nie? Steki się nie zgadzają, ale to nie jest to, co zamówiłam. Mamy jeszcze coś. Coś oni pomieszali. To jest. Albo się komuś pomyliło, albo nam to dorzucili. Albo nam to dorzucili po prostu dlatego, że nie dali nam steków grass-fed. To jest, słuchajcie, polędwica. To jest polędwica wołowa, to się nazywa filet mignon, to jest jedno z droższych części wołowiny. Robi się z tego steki takiej grubości 4 cm. Myśmy nigdy tego nie robiły, nigdy nie robiłyśmy takiego mięsa, ono jest drogie, mamy to w gratisie, 1,30 kg takiego fileta. Jest zamrożone, więc jak rozmrozimy, trzeba będzie je robić, no zrobić całość, bo ponownie tego nie zamrozimy, więc na razie się zastanowimy, co z tym zrobić. I myślę, że jak będziemy miały znajomych na grillu, to po prostu się dzień wcześniej to wyjmie i zrobi się steki dla wszystkich. Albo zrobimy tak. Takie albo, będziemy hojne. Albo tak, albo no nie wiem, bo to jest, słuchajcie, trudny temat. No to nie jest, wiecie, takie kup sobie drogiego fileta i go zrób, bo to można zniszczyć. Albo robi się z tego jakieś takie właśnie grube, takie 4-centymetrowe. To mogłoby być dobre, bo ja kocham steki. Różnymi sosami albo dodatkami. Może z pieprzowym sosem. Też. Może podpierniczymy jakiś przepis od Gordona Ramsaya. Na pewno ma takie. Albo słuchajcie, z takiego mięsa, z takiego fileta robi się też, to się nazywa Wellington. Ja wołowina Wellington. Nie podjęłam. Ale ona jest w cieście francuskim, którego my nie jemy, więc no nie wiem. Uwielbiam Wellingtona, ale nie podjęłabym się zrobić. Nie. Trochę, jeżeli macie jakiś pomysł, co jeszcze można zrobić z takiego? W komentarzach! Z takiego kawałka wołowiny. Jeżeli macie doświadczenie, robiliście, jesteście pewni, dawajcie przepisy, my to zbierzemy, zobaczymy. Jak coś, nagramy. Jak coś fajnego, tak, znajdziemy w przepisach, to oczywiście nagramy. Same musimy się zastanowić, co z tym zrobić, no bo po rozmrożeniu musimy po prostu zużyć cały duży kawał, a na nas dwie to jest troszkę za dużo. Więc jakieś następne odcinki na pewno spodziewajcie się. No nie będziemy wam pokazywać piersi z kaczki, bo już chyba była na kanale, z tego co pamiętam. Było, już koty się zajęły kartonem. Więc, ale na pewno zrobię, znalazłam przepis Woli w książce na gulasz wołowy węgierski, to się nazywało. Brzmiało dobrze. Mhm. Ale on chyba będzie z pomidorami. Dodasz do niego pieczarek? Tak, ale no mówię, no to spodziewajcie się tego. Może nagramy jakiegoś szybkiego, nagramy jakiś szybki taki update do Beaty. Karniwora, jak będzie jadła same steki. Tak. Tylko musimy, wiecie, to jest logistycznie bardzo ciężko rozegrać, jak ona będzie jadła same steki, ponieważ ja nie dam rady jeść samych steków przez tydzień. Uwielbiam steki, ale no ja jem, jeżeli coś mi mega mocno smakuje, to 3 dni nie jestem w stanie jeść. No tak, ale z drugiej strony, co ja mam wam kręcić? 3-minutowe filmy, jak smażę steka, ja to myślę, bez sensu, że, nie? Damy update, czyli nakręcisz odcinek po tygodniu. No tak. Gadająca głowa. Ja wam tam potem powiem, czy ona faktycznie jadła tylko steki, czy tu ściema była. Ja wam wszystko powiem. Ja nie wyobrażam sobie tego. To będzie taki prawdziwy challenge, nie? No jak nie wiem, ekwas. Tak? No, tam na świecie możecie coś lubić bardzo. Ja mówię, ja od razu mówię, że ja się wypisuję, nie będę jadła samych steków przez tydzień, no ale ja mogę sobie, nie wiem, tam zrobić jakąś rybę czy coś w międzyczasie, więc jak Beata na przykład, nie wiem, robiła sobie posty, no to ja też sobie robiłam tylko sobie jedzenie. To ciężko jest tak robić tylko dla jednej osoby, ale damy wam update. Więc
tym odcinku myślę, że to wszystko. Pokazałyśmy Wam mięso. Musimy jechać wybierać kafelki. To będziecie już dzień. Już jestem zmęczona na samą oczywiście myśl mamy, o tym. Słuchajcie, oczywiście mamy dwie różne wizje na łazienkę, więc no może być ciężko na łazienki w sobie, bo obie będziemy robić. Masakra. Więc zobaczymy. No musimy te kafelki wybrać. No dzisiaj. Więc myślę, że na dzisiaj to wszystko. Pokazałyśmy Wam, jakie mięso kupiłyśmy. Jeżeli się sprawdzi to, to myślę, że będziemy zamawiać takie mięso. Ja tylko dodam już na koniec, że mamy jeszcze jedno miejsce, które znalazłam. To jest taka strona, która dostarcza właśnie z organicznych farm, z różnych. Gredę. Chcemy jeszcze to miejsce wypróbować, ale teraz musimy jakby zjeść najpierw to, co zamówiłyśmy tutaj. To będzie rozłożone w czasie oczywiście. Z lokalnej hurtowni, tak, nie? Tak postanowiliśmy, że trochę spróbujemy lepszego mięsa. Mam nadzieję, że będzie lepsze. No zobaczymy. Tak. Dobra. No to co? To wszystko? Tak jest. Oczywiście dobra. Miał być krótki, wyszedł. Dziękujemy Wam, że byliście z nami. Taki dziwny taki odcinek trochę. Unboxing padliny mięska. Ale może kogoś zainteresuje, bo chyba nawet ostatnio padło, pod jakimś filmem padło pytanie, skąd właśnie zamawiamy mięso i... Osoba, która zadała to pytanie, bardzo się wstrzeliła, bo już miałyśmy zamówienie złożone. Tak, już miałyśmy zamówienie, więc ja tam tylko wspomniałam. No, żeby usystematyzować, do tej pory kupowałyśmy mięso w marketach, ewentualnie w polskim sklepie. Mm-hmm. Raz kupiłyśmy w farm shopie, tak? Więc teraz próbujemy czegoś innego. Tak. To jest Beaty pomysł, nie mój, więc mam nadzieję, że będzie dobry, tak? No. I tutaj tylko ten jedyny kawałek przyjechał, Grassfit, tak na dobrą sprawę, a z tego drugiego miejsca, z drugiej strony, którą chcę zamówić, to tam już będę wybierać tylko i wyłącznie z wolnego wybiegu. Wiecie, śliśliwe kurki, świnki są zawsze smaczniejsze. Niestety, ale to pewnie się odbije na cenach, no trudno, coś za coś, nie? Dziękujemy, że byliście z nami. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Kot nam zżera kartonik, trzeba go wynieść. Zgredek jest zadowolony z naszego zamówienia. Tak, bardzo. Z każdego zamówienia zadowolony. Zapraszamy do następnych odcinków, jeżeli oczywiście Wam się podobał. A, pamiętajcie, żeby napisać, co z tym filetem zrobić. Co z tym filetem zrobić, bo chyba nie ma za wiele opcji. Jest to taki typ wołowiny, że ciężko będzie tutaj coś wymyślać innego, ale będę wdzięczna, jeżeli macie jakieś pomysły. No i tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Trzymajcie się.